Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii WWE 2K22 My GM. Dzisiaj mam oczywiście dwa już ostatnie Raw przed WrestleManią, więc naprawdę to już jest prawie właśnie koniec, przedostatni dokładnie, przedostatni albo przedostatni, bo właśnie no nie wiem do końca ile WrestleMania potrwa. Jeśli potrwa po prostu dłużej niż myślę, czyli tak jeśli potrwa tak około godziny, to myślę, że to podzielę po prostu na dwie części. Po pół godziny gdzieś, a jak to będzie trwało mniej niż godzinę, na przykład tam około 55 minut, no to myślę, że wrzucę to jako jedną rzecz, no a to jeszcze zobaczymy. No właśnie przed nami dwa ostatnie row. I tak, free agentów właśnie sprawdzałem i Brock Lesnar do nas przyszedł. Jeszcze nie sprawdzałem ankiety, jak, znaczy przyszedł, wrócił do nas Lesnar po tym jak odszedł kiedyś. Jeszcze nie sprawdzałem ankiety. Czy właśnie badałem ankietę, czy Randy ma się zmierzyć z Ciną, czy ma się zmierzyć ze Snarem. Jeszcze dlatego nie wiem, z kim ma się zmierzyć Randy, ale nie muszę robić myślę żadnych rywalizacji, bo jednak nie zależy mi to naprawdę, żebym miał same 5-gwiazdkowe walki, bo ja po prostu będę oglądał te walki i jak mi się będzie podobała, to może mieć nawet gwiazdkę, bo mnie to nie obchodzi, bo my już mamy ponad 100 tysięcy fanów więcej i myślę, że po prostu bez problemu wygramy ze SmackDown. Rest your current champions this week. Jeśli będę chciał, to zrobię, nie będę na to patrzył, bo nie potrzebujemy contract negotiation, tak naprawdę. Cena chce być na następnym pay-per-view, możliwe, że tak będzie. No a kontrakty się kończą wielu zawodników za 3 tygodnie, czyli właśnie już... No jeszcze będę musiał z Seanem przedłużyć. Z Seanem i Edge'em, no to bez problemu. Z Seanem i Edge'em przedłużymy. I Edim. Z Seanem, Edge'em i Edim. Tak, tak, dobra. Wszystko, teraz już wiem. Power Cards. Mamy te injury huby, obecnie jedynie kontuzjowany jest Seth. Na razie nic nie będę robił, może po prostu poużywamy sobie też double cost, zacznijmy może używać te niektóre rzeczy. Tego nigdy szczerze nie będzie nam potrzebne, bo nigdy nie będziemy mieli jakoś... Nigdy nie będziemy mieli jakoś właśnie rywalizacji na wysokim poziomie tak naprawdę. To the moon, kto będzie mi potrzebny w tym to the moon? Myślę, że Randy, by się, jemu to by się przydało. Bo jednak jest naszym mistrzem, więc chciałem właśnie taką zobaczyć walkę. Więc dobra, co tu możemy jeszcze użyć? Primer Physio to możliwe, że na... jeszcze nie. Superstar Training to nie. A Little Bit of TLC, myślę, że zrobimy jakiś TLC na następnym tygodniówce. Tu Extreme, Get the Tables, Forging Fire, to wszystko sobie zostawiamy. Możemy użyć teraz Free Adversiting, możemy sobie te użyć rzeczy, żeby po prostu nie zostawić ich, bo nie ma po co ich zostawiać. Wiadomo, że Injury Rehab niektóre zostawimy pewnie, ale tego chciałem mieć zawsze jak najwięcej, na razie czego. Free Special Effects też będziemy sobie używać. Mógłbym to na WrestleMania, ale na WrestleMania w sumie nie muszę, już mogę do tego mieć wszystko zrobione. Free Crew, powoli będziemy właśnie sobie to zerować te karty, te Power Cards, bo nie chcę właśnie pomarnować niektórych. Free Crew. Możemy Double Cost też zrobić. SmackDown. Tutaj na następnym już SmackDown i na WrestleMania. Dobra, co tu jeszcze mam dalej? Vito Star, Vito Champ. Może to zrobimy na WrestleMania. Mógłbym być dla nich miły, ale też nie oczekuję, ale też myślę, że oni mi zrobią coś takiego, więc nie będę dla nich jakoś zbytnio miły. To myślę, że zobaczymy jak będzie to show wyglądało, więc dobra, budujmy nasze show, main event. Jaki będzie main event? Stone Cold mógłby zawalczyć, bo ma w miarę tej staminy dużo. Lesnar mógłby zawalczyć. Lesnar i Stone Cold, może kogoś znajdziemy lepszego, może Lesnar i kto? Jakiś face, może Styles, bo szczerze nie wiem czy Styles pojawi się na WrestleMania, tak będąc szczerym, więc myślę, że zrobimy tutaj tables match, normal match w main evencie. Opener, jaki możemy zrobić opener? Starcie Stone Colda i The Rocka, bo obydwoje mają dość wysoką staminę, więc czemu nie? Midcard, możemy zrobić jakąś walkę kobiet, Bianca i Liv naprzeciwko może Aski i Shane, może nie, naprzeciwko Aski i Carmeli, może coś takiego zrobimy. Nie będzie to jakiś tag team, nie będzie to walka o pasy na WrestleMania taka, ale po prostu zrobimy jakąś tag team walkę.
tu może dajmy im Extreme Rules, bo oni mają dwoje wysoką staminę, więc mogę sobie na to pozwolić. Kto ma tu w miarę jeszcze wysoką staminę? Sean ma wysoką staminę w miarę. I on w sumie mógłby się zmierzyć w sumie z Nakamurą. Może w tables meczu. Nie chcę właśnie w miarę na przykład wolę Randy'ego czy innych mistrzów w miarę zachowywać, żeby jednak właśnie nie tracić. Dlatego też w sumie mogę, żeby nie tracić tą staminę, mogę im dać na przykład Health Spa. Komu mogę dać Health Spa? Mogę na przykład dać Randy'emu to Health Spa, żeby on... Choć w sumie nie, bo on jak teraz odpocznie, to będzie wystarczająco tyle, że mógłby na następnym show wywalczyć, więc... Kto ma bardzo nisko tej stamin? 21 tutaj ma... Sina... 2... 9 ma tutaj... 0 ma Eddie, więc dajmy 0, bo... Eddie możliwe, że właśnie z Rayem będą mieć walkę, więc... dajmy im... Widzę, że tutaj też... Ray właśnie, więc... Damy te health spa. Dobra, więc wszystko teraz jest już dobrze i teraz wszystko mamy chyba już gotowe, to mi się wydaje. Promo. Oczywiście będziemy dalej robić to, żeby być pewnym przed WrestleMania, że spokojnie uda nam się wygrać. I dobra, To The Moon użyjemy pewnie na następnym show dla Randy'ego. Że właśnie on miał wysoką popularność przed walką. Dobra, więc wszystko jest gotowe i wszystko jest też za darmo oczywiście. W sumie nie zbyt to potrzebujemy, no ale jednak jak możemy to zrobić, to czemu nie? Dobra, więc chyba wszystko jest gotowe, jeśli się nie mylę. Mamy tu jedną walkę face versus face, ale naprawdę ja nie muszę szczerze na to już zważać, bo tak naprawdę mamy taką przewagę właśnie, że nie muszę na to szczerze tak patrzeć, więc zostawimy sobie to tak jak jest. Symulujemy pierwszą walkę Stone Cold i The Rock. Jest za lepszych rywalizacji w historii, można to powiedzieć, w wrestlingu, przez to, że to były też dwie największe gwiazdy w pewnych czasach swoich. Nic jeszcze nie wygrywałem bardzo dobrze, że będą wyglądać, można to powiedzieć, mocno przed galą. Nakamura kontra Shawn Michaels. Dwie gwiazdki już on też wypada, ale powiem szczerze, że nie wiem, czy nawet Shawn będzie w WrestleMania. To, że jest się w moim rosterze, no to nie znaczy, że będzie oczywiście szansa zawalczyć, no niestety taka jest prawda, bo jednak patrząc na to, jednak właśnie mam z tacy zawodnicy jak Shawn, nie byli u nas długo szczerze i właśnie przed Goldberg, bo prawdopodobnie tacy zawodnicy jak Stone Cold, The Rock, Goldberg czy Shawn nie będą walczyć na WrestleMania, tak myślę. Myślę, że już mam kartę gotową i właśnie chciałbym zobaczyć tą walkę Eddie'ego i Rey'a na WrestleMania. Myślę, że to będzie super pomysł, dlatego Eddie'emu zrobimy Hell Turn. I właśnie myślę, że zrobimy na następnym show jakieś, jakby można powiedzieć, walkę pożegnalną, na przykład Shawn z jakąś, na przykład ze Stone Coldem na Goldberga i The Rocka, coś takiego. Zrobimy taką walkę. Zrobimy walkę pożegnalną dla tych zawodników, których po prostu już jestem pewny, że nie będą występować na WrestleMania. Teraz wchodzi Lesnar, który wraca w końcu po raz pierwszy od możliwe, że Raw ostatniego przez Survivor Series, bo on na Survivor Series, można tak powiedzieć, zwijał przez Survivor Series i zwakował swój pas. I od tego czasu nie było go widać, ale no i pojawił się, więc go podpisałem. Żałuję, że w Drew nie podpisałem wtedy, ale właśnie jednak Drew nie chciałem wtedy jeszcze używać. Ja chciałem, żeby tak siedział u mnie bezpotrzebnie, bo jeszcze wtedy nie miałem tak wystarczająco dużo pieniędzy, bo jakby teraz taka sytuacja pojawiła, to mógłbym go podpisać i nawet nie używać, tak naprawdę. Ale nic, zobaczymy. Może jeszcze się uda. Jeśli wtedy się uda, no to właśnie jeśli Lesnar wygra ankietę, bo jak nie wygra ankietę, no to Cena zawalczy oczywiście z Randym. A jak wygrałby ankietę Lesnar, a pojawiłby się Drew, to bierze miejsce Drew, myślę, dlatego, że właśnie on od SummerSlam już nie był, więc bardzo dawno. No ale jeszcze wszystko zobaczymy. Styles kopnięcie teraz i Lesnar łapie nogę Stylesa. Zobaczymy właśnie, czy Lesnar w pierwszej walce po powrocie da radę wygrać, czy jednak nie. Tym razem też się postaram, bo ostatni raz w pierwszej serii, jak robiłem pierwszą serię, to pamiętam, że pomyliłem i zamiast areny w WrestleMania wziąłem arenę SmackDown, więc byłaby na arenie SmackDown, co było dość dużym niewypałem.
No ale chciałem właśnie wziąć tam najlepszą możliwą arenę, tą największą. No bo właśnie chciałem, żeby to było jak na największym show. Ale myślę, że jak się bierze właśnie tą arenę, to ma do pay-per-view, no to po prostu będzie duża ta na WrestleMania tak po prostu, więc myślę, że tu się bez problemu po prostu będzie duża to na pewno arena. Lesnar wynosi ta Styles, ale F5 nie zrobi, bo finishera nie ma. Lesnar odbija się od liny i kolaną prosto w głowę Stylesa. Prawdopodobnie to jest pożegnalne starcie Stylesa, właśnie on na WrestleMania się nie pojawi, więc właśnie on pewnie ma swoją walkę pożegnalną. Jeszcze i tak możliwe, zrobimy taką kartę właśnie jeszcze pewnie następnego show, gdzie użyję też special promotion, żeby nie stracić właśnie fanów, bo nie będę tam zważał na to, na tych fanów, tylko po prostu zrobię walki te właśnie, będę tak jak będę chciał, po prostu pożegnalne na ostatnim row przed WrestleMania, a ci co mają się zmierzyć, to po prostu się będą odpoczywać sobie, a ci właśnie, którzy już się pewnie nie pojawią na WrestleMania, zrobią walkę po raz ostatni w tej serii, stoczą swoje ostatnie walki. Lesnar już ma gotową sygnaturę, więc Suplex City pewnie teraz będzie. Pierwszy German jest, więc tu jest chyba ostatnia szansa na skontrowanie. I nie kontrolę, czy uda się sygnatura Lesnarowi. I zobaczymy, czy będzie Kimura, czy będzie Five. Teraz zobaczymy. Najpierw że chyba będzie przypięcie. Tak właśnie jest, Lesnar przypina Stylesa, ale to chyba nie może być koniec. No właśnie, jest to koniec. F5 jest, więc to musi już być. No jest teraz, to już pewnie Lesnar wygrał, ale row break ratuje Stylesa. Gdyby nie row break, no to pewnie Lesnar by już miał wygrane starcie. Teraz będzie ten chyba właśnie za miesiąc jeszcze nogę tak weźmie i tak jest dość dziwne. Skupia się to na ramionach, z tego co właśnie pokazuje. Tam, że ma uszkodzenia już żółte. Żółty poziom uszkodzeń ramion ma Styles. Jeśli on teraz z tego wyjdzie, no będzie miał właśnie szansę na sygnaturę, bo ma sygnaturę gotową. Ale nie robi tej sygnatury, na razie będzie chyba Brainbuster, tak, Brainbuster. Może zrobić 450. Nie będzie robił. No bo jednak nie ma nawet jak, bo Lesnar szybko wstaje. Teraz uderzenie w głowę Lesnara. No Lesnar właśnie tu dużo uszkodzeń nie doznał żadnych, bo jednak to on tak naprawdę był w ofensywie przez dłuższy czas. 450 udane, na plecy wylądował Lesnara, więc nie tak jak chciał, ale mu się udało. Przypina teraz Lesnara Styles i nie jest to oczywiście koniec. Styles też może zrobić robotę, choć szczerze wątpię. Choć on woli w sumie robić bardziej Phenomenal Forearm, z tego co zauważyłem. Właśnie teraz idzie zrobić Phenomenal Forearm. Lesnar już wstaje, Styles się odbija i Styles trafia, więc jest przypięcie. Wątpię, żeby to był koniec, ale zobaczymy. I to nie jest koniec. Dał radę Lesnar jeszcze odkopać. No i teraz problemy dla Stylesa, bo jest daleki od finisza, czas signatury, a Lesnar właśnie obalił teraz sobie Stylesa i ma signaturę gotową. Teraz w Flying Forearm się udał. Lesnar z kontrą. Wstaje znowu i teraz arm drag. Wstaje szybko Lesnar z powrotem i kontruje. Z kolana uderza Stylesa i teraz będzie wyniesienie. Wynosi Stylesa Lesnar. I rzuca go tutaj w narożnik. I znowu będzie kolano w wykonaniu Lesnara. Nie wiem co chciał zrobić, ale kontruje to Styles teraz. Kopnięcie i jeszcze na koniec leg drag, więc dobra combo wykonałem Stylesa. Idzie teraz na górną linę. Czy będzie Spiral Tap wykonałem Stylesa? Nie, każe się podnieść. Każe podnieść się właśnie Lesnarowi. I Body Splash, to była zła decyzja. Łapie go Lesnar i Lesnar ma F5. I Lesnar robi F5. To była fatalna decyzja Stylesa. I to pewnie będzie koniec. Ale jednak nie. Myślałem właśnie, że
pomimo, że miał niski ten pasek, to że jednak przegra, przez to, że to był drugi final, nie final forum tego F5, ale teraz jest Suplex City i to będzie koniec, bo na pewno Lesnar przypnie, no a już nie ma paska w ogóle w Styles, więc to już na pewno będzie koniec tej walki. A nie, jednak podnosi go, to dobrze, będzie ciekawiej. I F5. No i teraz już jedynie by Rowbreak uratował Stylesa, ale nie jest blisko, jest na środku ringu, więc to jest koniec. Lesnar wygrywa w swoim powrocie. Myślimy to dobrze, bo jeśli on, bo nie wiem właśnie jak ankieta ma, jak ankieta właśnie, czy Lesnar czy Cena, ale obydwoje lepiej by wyglądali mocno. Myślę, że zrobimy jakieś tak starcie pomiędzy Lesnarem i Ceną, bo właśnie ja by taki, można tak powiedzieć, że to będzie number one contenders, ale jednak nieważne kto wygra, będę się sugerował ankietą, ale właśnie zrobię dla obydwu, żeby na razie czego kto przegra, no to znaczy kto przegra ankietę, nie tą walkę, to po prostu będzie już miał ostatnią walkę też, bo jeśli na przykład nie wziąłbym Lesnara ani Ceny na następne show, a właśnie nagle by na przykład Lesnar wygrał, no to szkoda było trochę, że Ceny nie dałem ostatniej walki, albo na odwrót oczywiście. SmackDown zrobił w miarę dobre show, ale za chwilę oni mają wszystkie rywalizacje na czwartym prawie poziomie, więc będą mieli, to mi się wydaje właśnie, że będą się im kończyć te rywalizacje. Tracimy 22 tysiące fanów, oni też, więc wszystko zostaje tak samo. I ostatni tydzień, ostatnie row przed WrestleManią, paru zawodnikom oczywiście właśnie kończą się kontrakty. Oczywiście będą chcieli malutko tylko, bo to tylko na tydzień praktycznie jest przedłużenie, więc właśnie Sean chce 7 tysięcy, Edge chce 5. Eddie będzie chciał też mało. Eddie chce ile? 6 tysięcy właśnie. No Karrion Kross może odejdzie od nas, bo on pewnie jest zły na nas. No tak myślałem. Dobra, w sumie czemu nie mamy wystarczająco pieniędzy? Możemy ci dać. Nie, szczerze, Biggie, no nie będzie czegoś takiego, niestety. Niestety dla niego nie będzie. Nie ma Drew, więc jeszcze może na ostatnią mieć szansę w WrestleMania, ale wątpię, żeby się tam pojawił. Victor Random Superstar? Czemu nie? Czemu nie? Możemy to użyć. Możemy to użyć. Dobra, więc A Little Bit of TLC, póki pamiętam, użyjemy sobie. Co to jeszcze użyjemy? Free Arena Booking też sobie możemy użyć. Double Cost to w sumie, Double Cost możemy w sumie, musimy teraz wszystko użyć, żeby to było Next Week's Show, tak, czyli teraz musimy to użyć, musimy wszystkiego z tych rzeczy użyć, żeby to było na WrestleManie. Vito Champ oczywiście. Mam nadzieję, że się nie mylę i nie, nie no, na pewno to jest, będzie następnym. Vito Random Superstar, tak. Dobra, i jeszcze Vito Stari możemy dać. Wszystko praktycznie użyliśmy. Ale właśnie czuję, że oni mogą zrobić podobną rzecz, więc ja nie będę się zatrzymywał. Special Promotions możemy też dać, bo nawet WrestleMania myślę, że nie uciekną nam fani, a wręcz przybędą jeszcze. Injury Rehab. Shawn ma na... Nie ma sensu go mi się dawać. Hellspa. Czy ktoś potrzebuje Hellspa? Myślę, że nie. Myślę, że właśnie nie będzie nikt potrzebował Health Spa. Dobra, więc tak, w main evencie albo w openerze zrobimy tą walkę. Będzie to walka właśnie TLC i możemy w niej zobaczyć. Myślę, że właśnie zobaczymy Cena i Lesnara. Takie coś zrobimy. Gdzie jest Lesnar? Zgubiłem Lesnara. Tu jest, dobra, mam go w końcu. Zobaczymy właśnie takie starcie TLC. Kogo jeszcze tutaj zobaczymy w tag teamie? Goldberg i właśnie na przykład Goldberg i Shawn, bo jednak chciałem zobaczyć Stone Colda i The Rocka w tag teamie. A Goldberg, znaczy Shawn jest kontuzjowany, on już nie zawalczy. Więc Goldberg i kto w sumie? Z kim mógłby Goldberg zawalczyć?
Mógłby zawalczyć. W sumie możemy jednak inaczej to zrobić. Goldberg właśnie niech zawalczy może ze Stylesem. Nie ma to troszkę sensu, ale naprzeciwko Edge'a i Sefa, a tutaj zobaczymy walkę właśnie Stone Cold i The Rock. I kto tu jeszcze? Przydałaby się walka, może jednak to przenieśmy do main eventu. Cena kontra Lesnar. TLC. I tu zobaczymy jakąś walkę kobiet, myślę. Asuka i Carmella mogą zmierzyć się z kim? Może będzie to walka samych Hellów pewnie, ale z Shayna może jednak nie, niech Shayna tu będzie. Carmella może nie musi walczyć, bo ona była krótko z nami. Na pewno Naomi była długo, więc ona może zawalczyć i jeszcze w sumie myślę Charlotte może zawalczyć, albo nie, Bailey. Tak, jest, coś zobaczymy. Powiem, że w jednej walce jest w Face i Hell, ale taką walkę zobaczymy. Dajmy im jeszcze Extreme Rules. Tutaj wiem, że praktycznie każdy jest zagrożony kontuzją, ale tak jak mówiłem, no nie każdy się niestety zmieści w WrestleMania. To jest show, na którym będziemy mieli same walki o pas, no i tylko jedną walkę, którą właśnie będzie Eddie kontra Rey, więc nie wszyscy się zmieszczą. Ci na pewno zawodnicy, ci na pewno, bo tu właśnie jeden z tych niby zawalczy, a ci na pewno nie zawalczą. Z tego powodu, że no niestety nie ma miejsca, krótko mówiąc. Roll change musimy zrobić Ediemu, póki pamiętam. Dobra, i roll change myślę, że musimy zrobić Lesnarowi. Nie możemy zrobić. A dobra, no to dobra, nie będzie miał Lesnar roll change'a. Myślę, że zrobimy Saszę, bo ona miała tylko na tą walkę jedną. Jeszcze Charity w wykonaniu Undertakera. Dobra, wszystko jest gotowe. Show Logistics też są gotowe, Journal. A dobra, wszystko, nie musimy tu nic zbytnio robić, naprawdę. Dobra, więc to wszystko jest gotowe. I możemy dać już confirm booking. Myślę, że nic nie zapomniałem. Pierwsza walka. Asuka i Shayna, pierwsze mistrzenie tag teamu, no i też właśnie zawodniczki. Wiem, że to będzie właśnie słaby show, to wiem, ale właśnie zawodniczki też, które pierwszą miały rywalizację o pas. A tak jak mówiłem, właśnie nie będę się skupiał, żeby to show było niesamowite. Po prostu chcę, aby pożegnać te osoby, które u nas walczyły, a nie na WrestleMania nie zawalczą. Goldberg i Styles wygrywają, 3 gwiazdki, więc spoko. Sasha wraca i jest face'em. Stone Cold kontra The Rock. The Rock wygrywa, wygastki, tu symulujemy i zobaczymy to ciekawe starcie, mnie to ciekawi. Cena kontra Lesnar w walce TLC. Tak jak mówiłem, ankieta jest ważniejsza, no bo jednak nie robiłbym ankiety tylko po to, żeby sobie zobaczyć wyniki i ją olać, ale po prostu zrobimy sobie taką walkę, właśnie żeby to było to, że, bo nie wiem kto będzie walczył właśnie z Randym, więc po prostu jeden z tych zawodników będzie miał pożegnalną walkę, a jeden będzie walczył z Randym, no i nieważne w sumie, no chyba że Drew wejdzie, no to prawdopodobnie mogą nawet, jeśli by się Drew pojawił, to pewnie byłoby dwoje, choć w sumie nie, jeśli Cena by wygrał ankietę, to nawet jeśli Drew się pojawił, to i tak Cena by dostał walkę, no bo jednak wygrał ankietę, ale jeśli właśnie wygra Lesnar ankietę, no to i pojawiłby się potem Drew, no to jednak obydwoje by tutaj mieli ostatnią swoją walkę. Ta walka w sumie myślę, że będzie dobrze oceniona, bo to jest walka Hell vs Face, TLC i jeszcze mają właśnie to, że ta walka TLC będzie lepiej oceniona niż normalnie. DDT teraz ładnie zrobiona przez Cena i już idzie chyba po drabinę, tak, już Cena idzie po drabinę, więc w sumie dobrze, im wcześniej tym lepiej, żeby miała ta drabina, ale jednak nie, postanawia, że odpuszcza. Lesnar za to bierze drabinę i dostaje Cena z tej drabiny i już jest drabina w ringu. To dobrze, właśnie nie chcę, żeby ta walka też za długo bardzo trwała, bo czasami zawodnicy mogliby długo walkę robić, ale nie będzie, bo to była jakaś bardzo długa walka. Wrzucony teraz na linę Cena i Lesnar jako pierwszy wchodzi, świeci się bardzo ta drabina, nie wiem czemu, tak mi się przynajmniej troszkę wydaje. I Cena już idzie za Lesnarem.
I mamy tą kamerę właśnie, fajną, jak jest one on one właśnie. I Lesnar już zlatuje, troszkę chyba za wcześnie skończą tą walkę, bo jak będą tak Sofia schodzić i jeden drugiego wywalał, to po prostu to zajmie chwilkę, naprawdę. No chyba, że właśnie tak to będzie lepiej, jak właśnie tak zrzuci tutaj Lesnar. I właśnie, chyba że Lesnar od razu pójdzie, nie. To dobrze, w sumie niech troszkę jednak nie będzie znowu za krótka ta walka. Ale Lesnar już idzie po drabinie. Cena oczywiście wstaje, najlepiej aby z boku podszedł i by zrzucił tą drabinę. Tak, pięknie, dobrze robi Cena, bo jednak za wcześnie oni by skończyli tę walkę. To musiało boleć, bo ta drabina tak właśnie, o tak jak była, tak jak teraz jest właśnie, była położona i spadł na krawędź Lesnar. Leży już teraz, jasna rola Cena, nie ma sygnatur, żeby zrobić five knuckle shuffle, idzie po stół myślę, czy nie? Jeśli ja zgadzam, źle zgadzam, po krzesło idzie Cena. I prosto w głowę, powiem, nie wiem czemu, chyba to dobra decyzja, żeby blokować. Chciał zablokować może głową to uderzenie. Cena idzie po drabinie, ale właśnie będzie zrzucony za chwilkę już od razu, ale schodzi sam widocznie jednak. Chyba jednak się znowu spotkałem, nie spotkałem się jednak na samym szczycie. Schodzi teraz też Lesnar, no i nie, no nie będą tak cały czas robić. No w końcu dobrze, że Lesnar go zrzucił, bo mogli się tak troszkę, mogliby tak cały czas robić. I teraz wychodzi Lesnar z powrotem, no będą tak cały czas wychodzić. Nie jest to, można tu powiedzieć, walka dla koneserów, to jest taka bardziej walka na szybko trochę. Powerbomb będzie teraz w wykonaniu Ciny. Tak, Lesnar ma czerwony poziom uszkodzeń torso. No ale nieważne, który właśnie wypadnie, to dam mu injury rehaba i będzie mógł walczyć. Bo tak to wszyscy zawodnicy, którzy mają być na karcie, to nie są kontuzjowani. Tylko oni mogą być kontuzjowani, więc nie warto się martwić. Electric chair teraz. Jakby był powerbomb, to może byłby piękny na drabinę rzucić. Myślałem, że będzie próbował robić Suplex City, ale nie robi. Wychodzi ta Cena z tego i jest Lesnar już na ziemi, więc może zrobić właśnie five knuckle shuffle Cena. Lesnar nie skontrował, więc będzie mógł zrobić właśnie finisher Cena i potem rozstawić drabinę. I czyżby chciał zrobić Avalanche? Może będzie się rzucić Avalanche AA i to może, chyba jednak skontrowane, szkoda, bo mogło to być na drabinie, to mogłoby świetnie wyglądać. Suplex City za to teraz w wykonaniu Lesnara. Nie wiem, czy już będzie teraz Lesnar wychodził, czy jednak rozłoży sobie tę drabinę i zrobi F5. Już teraz będzie wychodził chyba? Nie, jednak okrążył sobie po prostu Cena. Suplex teraz, back suplex, podnosi krzesło i prosto w plecy Ciny. Wychodzi Cena w końcu i kontruje Lesnara. I teraz Lesnar będzie poza ringiem? Nie, bo kontruje Cena. Nie wiem, czemu Lesnar pogroził palcem. I Cena teraz będzie zrzucony pewnie, powerbomb i prosto na drabinę. Zawsze to musi być na pewno taki powerbomb na drabinę. I Lesnar idzie po stół chyba. Tak, idzie po stół teraz. Bałem się na początku, że to może być krótka walka, ale na szczęście jednak nie. I w miarę już jest spoko teraz, bo jeszcze właśnie kilka na pewno muszą powalczyć, bo jednak jeszcze no, gdzieś tam w połowie drogi. Ma Lesnar finisher, więc Lesnar mógłby zrobić na przykład jakiegoś finishera z samej góry. Teraz jest cios za cios. Lesnar ma dwa finishery teraz. Będzie jeszcze sygnaturę, ale nie musi tego używać, bo Cena spada z samej góry. Lesnar jest na szczycie i Lesnar idzie po walizkę. I to może być koniec, bo Cena jeszcze się nie podnosi. Podnosi się powoli Cena, ale Lesnar nie potrafi trafić tutaj właśnie. No teraz trafia.
Cena wychodzi, drugi raz trafia. Nie trafił już teraz za trzecim razem. Jeszcze trzy zostały te kwadraciki do wypełnienia. Szkoda, że Cena nie ma finishera, bo on by mógł zrobić AA. A Lesnar może nie ma finishera, dlatego nic nie robi. Teraz ma Cena finisher, więc aby Lesnar wstał. Aby się właśnie podniósł. Może będzie AA. Super AA właśnie z samej góry. Nie będzie, po prostu rzuca Lesnara. Myślałem, że zrobi znaczy nie może Avalanche, po prostu AA z góry. Cena też nie potrafi trafić. I teraz już może mieć kłopoty. Ktokolwiek po prostu pójdzie teraz po drabinie, to myślę, że wygra. Wystarczy zrobić właśnie, jak Lesnar zrobi finisher, to myślę, że to wygra. Bo zrobi finishera i pójdzie po drabinie. F5 jest, więc myślę, że Lesnar wygrał tę walkę. Bo to jest po prostu tylko kwestia czasu wyjść po tej drabinie. A Cena się właśnie nie będzie podnosił teraz. Podnosi się, a Lesnar wychodzi na samą górę. I go zwali, nie zwalił go jednak na czas Lesnar. I to będzie drugi F5. I Cena nie kontroluje też drugiego, więc będzie drugi F5 i teraz może wystarczy naprawdę nie Cena, tylko Lesnarowi rozstawić lepiej tą drabinę, to wtedy będzie miał zwycięstwo. No i teraz ma dobrze rozstawione, więc teraz sobie wygra, czy nie, jednak sobie poprawia tą drabinę jeszcze. No i jednak może nie wygrać przez to, że właśnie tyle sobie poprawiał tą drabinę. Cena, oj Cena jednak właśnie zwali na czas Lesnara. Powerbomb i szyją tutaj trafia właśnie jeszcze na tą drabinę. Cena coś chce wziąć spod ringu, ale mu nie pozwala to Lesnar. Lesnar już jest w ringu. I będzie teraz tak, AA jest trafione. Czy Cena popełni błąd Lesnara, czy jednak nie? Nie ma za dobrze rozstawionej tej drabiny, właśnie. No i niestety popełnił błąd Lesnara. I jeszcze większy był błąd niż Lesnar w sumie. Bo aż dwa razy sobie poprawiał. No i po co on idzie na samą górę, jak teraz właśnie to nie ma sensu zbytnio. Ale pierwszy łapie Lesnara. Lesnar kontruje, więc tu będzie walka samego końca. Kto pierwszy teraz spadnie, to musi już być koniec. I spada Lesnar, więc prawdopodobnie jeśli Cena... No ale Cena nie myśli, właśnie idzie na samą górę. To jest tak głupie, nie wiem czemu on to robi. I elbow drop z samej góry. Co teraz robi Cena? Idzie po drabinie i chyba teraz będzie to koniec, chyba że znowu wyjdzie, nie, teraz to już będzie chyba koniec. To nie jest takie trudne Cena, no będzie koniec i koniec, Cena wygrywa tą walkę, zobaczymy czy wygra ankietę, jeśli nie wygra ankietę to ma nagrodę pocieszenia, tą walizkę. Myślę, że będzie dobrze oceniona ta walka, właśnie 4 gwiazdki, pięknie. I nikt nie jest kontuzjowany, więc dosłownie nikt nie jest zagrożony w walce na WrestleMania. Jedynie jeśli będą tam Vito Star czy Vito Champion, jeśli zrobią oczywiście SmackDown, bo mogą to zrobić na pewno. Mahal wypada u nich, więc jeśli nie mam injury chyba to nie będzie on mógł walczyć. No zrobili 2 razy charity, więc w sumie więcej razy niż my. Więc pewnie będą mieli, pewnie zbliżą się do nas po tym show, zakładam. Do nas przybyło 39 tysięcy fanów, a przecież my użyliśmy to special promotion. I dostaliśmy jeszcze injury, chyba od nich odeszli fani, więc prawie mamy 200 tysięcy fanów. Na pewno wygramy to znowu.
special matches will cost double this week. To nie jest tragiczne, to zdecydowanie nie jest tragiczne. Dobra, i tak Darok byś niestety nie walczył. Seth, co ma Seth do powiedzenia? Aha, dobra, no to i tak nie będzie walki. Kto u nas jest niemożliwy do walki? Wszyscy są? Chyba wszyscy są. Więc załóżmy, że właśnie na przykład robimy walkę. Mistrzynie dwie nasze są. No wszyscy są, oprócz Sefa i Edge'a, my ich nie potrzebujemy. Pięknie. Tak właśnie potrzebowałem. Bardzo, bardzo dobrze, że mamy wszystkich gotowych, więc WrestleMania po prostu będzie, krótko mówiąc, świetna, bo mogę zrobić wszystko, co chcę. No i tym razem właśnie weźmiemy WrestleMania, bo ostatnim razem tu było to właśnie WrestleMania, a tutaj było Big Open Stadium i ja właśnie wziąłem Big Open Stadium, ale tutaj widzę, że to jest właśnie jako Big Open Stadium, więc ta WrestleMania będzie na pewno bardzo dobra. Naprawdę będzie, myślę, bardzo dobra. Nie ma Drew, więc Drew się nie pojawi na WrestleMania ostatecznie. Miał jedną szansę, że się pojawi, ale niestety nie skorzystałem z tego. Dobra, więc wszystko, oczywiście cała WrestleMania będzie w następnym już odcinku. Nadzieję, byłoby to tyle. Dzięki wam za oglądanie, no i do zobaczenia już na WrestleManii. Cześć!